Kłamaliście, kłamiecie i będziecie kłamać. Dodatkowo teraz będziecie krzyczeć, a na koniec będziecie siedzieć wszyscy za to, jak się zachowujecie. Ja nie wiem, czy wy macie jakieś problemy z hormonami czy z mózgiem, bo mogą być dwa argumenty. Albo hormonalnie sobie nie radzicie z emocjami, albo to jest bardzo duży problem z tą górną częścią waszego ciała, bo nie wiem, czy można to nazwać głową, bo w głowie jest mózg. Michał Kołodzieczak, proszę bardzo. Już? Już? Zobaczcie. To, co się dzieje teraz na sali sejmowej, to jest idealne podsumowanie waszych rządów. Tak rządziliście 8 lat, że Polaków nie stać na prąd. Trzeba dopłacać, bo nie stać. Łatwo wyliczyć, z czym sobie nie poradziliście. Z produkcją prądu trzeba dopłacać. Żywność trzeba opuszczać, VAT trzeba dopłacać. Mieszkania trzeba dopłacać. Nie ma lepszej wizytówki waszego rządzenia. To powolne zabijanie polskiej gospodarki. A teraz na dodatek zachować się pan nie potrafi. Kłamaliście, kłamiecie i będziecie kłamać. Dodatkowo teraz będziecie krzyczeć, a na koniec będziecie siedzieć wszyscy za to, jak się zachowujecie. Słuchajcie, polityka to jest przewidywanie kryzysów. Wy nie potraficie tego robić. Jak pan się zachowuje? Jeden, drugi, trzeci. To jest naprawdę wstyd. Słuchajcie, przez 8 lat... Bardzo proszę posłów o nieprzeszkadzanie posłowi Kołodziejczakowi, żeby mógł spuentować swoje pytanie. Ja nie wiem, czy wy macie jakieś problemy z hormonami czy z mózgiem, bo mogą być dwa argumenty. Albo hormonalnie sobie nie radzicie z emocjami, albo to jest bardzo duży problem z tą górną częścią waszego ciała, bo nie wiem, czy można to nazwać głową, bo w głowie jest mózg. Dziękuję bardzo, panie pośle, za wyartykułowanie pytania. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno zdanie. Słuchajcie. Bardzo proszę konkludować. Po 8 latach waszych rządów straty energii z powodu złego stanu linii energetycznych są największe w Unii Europejskiej. Ponad 10% strat energii, bo nie modernizowaliście linii energetycznych. I my jesteśmy normalni, wolimy pieniądze. Panie pośle, to nie czas na wystąpienia i oświadczenia. Proszę zadać pytanie i zejść z mównicy. Swoim obajtkom. Ja się was pytam. Dziękuję bardzo, czas minął. Zapraszam do głosu posła Rafała Komarewicza. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo, przekroczył pan ponad 2 minuty. Proszę posłów o uspokojenie nastrojów. Proszę pana posła zejść z mównicy, ustąpienie miejsca panu posłowi Rafałowi Komarewiczowi. I bardzo proszę wszystkich o dyscyplinę czasową, żeby... Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Proszę państwa, w trakcie kampanii wyborczej politycy Prawa i Sprawiedliwości bardzo często mówili o dotacjach, odszkodowaniach, które będą przeznaczane rolnikom z powodu między innymi suszy i trudnej sytuacji na rynku zbóż i roślin oleistych. Ja chcę przeczytać tylko 2 wiadomości, które dostałem. Jedna wczoraj, druga dzisiaj. Prosiłbym o informację, czy wywalczone przez pana i tysiące strajkujących z panem rolników dotacje do kukurydzy za 2023 rok obiecane przez ówczesnego ministra rolnictwa przepadły wraz z jego odejściem. Czy może jest szansa na ich przywrócenie? Swego czasu w TV ładnie brzmiało, że rolnicy dostaną rekompensatę i większość ludzi niezwiązanych z rolnictwem dalej wie. Tylko tyle, że rolnicy dostali. To jest odnośnie tego, że rolnicy dostają w tej chwili odmowę dostawania pieniędzy, które były w trakcie kampanii obiecane. Dostają dokumenty, z których jasno wynika, że pieniędzy zabrakło i to wszystko okazało się kłamstwem. Polacy powinni dowiedzieć się, jaka jest prawda. Druga informacja to taka, która mówi o tym, że występująca coraz częściej w Polsce susza i to także argument do tego, by PiS mówił, że będzie dopłacało polskim rolnikom i faktycznie te zapomogi
ta pomoc jest potrzebna i przeczytam jedną wiadomość. Dzień dobry, jestem rolnikiem z miejscowości Pilwa, gmina Węgorzewo. Piszę do pana odnośnie tegorocznej suszy w naszym rejonie, która była wyjątkowa. Zbóż jarych praktycznie nie było. Wydajność około 1 tony pokosu drugiego i trzeciego traw nie było. Byłem zmuszony do redukcji stada, żeby w jakikolwiek sposób przetrwać nadchodzącą zimę. Protokoły suszowe były robione online. Zatwierdzanie protokołu i wyliczanie suszy względem systemu wynosi, że susza w moim gospodarstwie wystąpiła poniżej 30%, wskutek czego nic mi się nie należy. A w tej chwili system do elektronicznego zgłaszania protokołów suszowych w internecie nie działa. Proszę państwa, dziękuję. Te wszystkie dopłaty to jedna wielka. Posła Michała Kołodziejczaka, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Mnie dziwi to całe oburzenie, dlaczego tak ktoś się oburza, że będzie komisja, która ma pokazać, czy wybory kopertowe były zorganizowane dobrze, czy źle. Przecież jak jest wszystko dobrze, to przecież to nie jest robione przeciwko komukolwiek, tylko dlatego, żeby Polakom pokazać, jaka jest prawda. Mnie dziwi to oburzenie co najmniej z dwóch przyczyn, bo od roku prosiliśmy o listę importerów zbóż. I minister Telus mówił, że nie może tego pokazać, bo jest negatywna opinia prawna. Okazuje się, że w czerwcu na biurku ministra Telusa była pozytywna opinia co do pokazania listy importerów zbóż do Polski. On mówił, że to jest nieprawda. Dlatego są przesłanki, że po prostu kłamiecie. Bardzo mocno. Za wasze kłamstwa płacą Polacy. I trzeba to wyjaśnić. Nic więcej. Jeżeli okaże się, że macie prawdę, to przecież nikomu włos z głowy nie spadnie. Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, koledzy tutaj z tej strony sali i koleżanki. Ja nie wiem, dlaczego we wspólnych, ważnych sprawach wy nie potraficie normalnie rozmawiać. Przecież to są sprawy ważne dla Polski. Zobaczcie, wy nie złożyliście tego projektu, nie przegłosowaliście go w ogóle, nawet na 3 miesiące. Myśmy zrobili na pół roku. Wy w ogóle. To zamiast wyjść powiedzieć, dobrze, że chociaż ta strona sali pomyślała o tym, zrobiła to na pół roku, zagłosujmy. A wy mówicie, nieźle, choć sami nie zrobiliście nic. Ja nie cieszę się z tego, że wy zrobiliście jakieś błędy, ale zawsze z pewnej porażki czyjegoś błędu staram się wyciągać wnioski. I pamiętam, kiedy wy przegłosowaliście VAT na 0% na żywność w sklepach. W tym samym czasie, kiedy kiedy wy opuściliście VAT, sklepy podniosły o 5% ceny, czyli cena na półce sklepowej została ta sama. Wy z tego nie wyciągnęliście wniosków, a my wyciągamy z tego wnioski i podatek od nadmiarowych zysków jest czymś normalnym. I gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, że Orlen będzie go płacił na rok do przodu, to podniósłby pewnie teraz ceny, a my jasno patrzymy, ta spółka zarobiła dużo, zarobiła na Polakach, zarobiła na ludziach, którzy tu są, może się podzielić, może to zrobić i może być lepiej. I zróbmy to razem. Dlaczego wy wkładacie nogę w drzwi i nie chcecie dobrze dla Polaków? Zróbmy to razem. Pan minister powiedział tutaj o prywatyzowaniu zysków Orlenu. Proszę pana, przecież ponad połowa udziałów Orlenu to właśnie są prywatni inwestorzy bądź międzynarodowe firmy. 5% to jest przecież Nationale Nederlandy. Przecież udziałowcami Orlenu jest chociażby Allianz, Unika czy Bank Norweski. Fundusze inwestycyjne, dokładnie tak. I pan jest za tym, żeby odbierać właśnie tym funduszom zysk i dawać Polakom. Pan chciałby, żeby te pieniądze wyjechały za granicę. To trzeba sprostować, bo to, co pan powiedział, to było wierutne kłamstwo, które trzeba powiedzieć Polakom tutaj z tej mównicy. Pan mówi o rozwoju OZE. Co zrobiliście z liniami energetycznymi? Przecież dzisiaj nawet gdyby ktoś z nas z tej sali, obojętnie gdzie siedzi, nie jesteśmy w stanie budować odnawialnych źródeł energii, bo nie mamy przesyłu, bo przez 8 lat nic z tym nie zrobiliście, więc niech pan nie kłamie, dziękuję, że tak jest. A przecież na całym świecie w ostatnich latach fotowoltaika się rozwija. Dopiero od tak naprawdę kilku lat. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. W czasie drugiego czytania zgłoszono poprawki. Proszę pozwolić mi... Pan minister powiedział tutaj o prywatyzowaniu zysków Orlenu. Proszę pana, przecież ponad połowa
udziałów Orlenu to właśnie są prywatni inwestorzy bądź międzynarodowe firmy. 5% to jest przecież National Nederlandy, przecież udziałowcami Orlenu jest chociażby Allianz, Unika czy Bank Norweski, fundusze inwestycyjne, dokładnie tak. I pan jest za tym, żeby odbierać właśnie tym funduszom zysk i dawać Polakom. Pan chciałby, żeby te pieniądze wyjechały za granicę. To trzeba sprostować, bo to, co pan powiedział, to było wierutne kłamstwo, które trzeba powiedzieć Polakom tutaj z tej mównicy. Pan mówi o rozwoju OZE. Co zrobiliście z liniami energetycznymi? Przecież dzisiaj nawet gdyby ktoś z nas z tej sali, obojętnie gdzie siedzi, nie jesteśmy w stanie budować odnawialnych źródeł energii, bo nie mamy przesyłu, bo przez 8 lat nic z tym nie zrobiliście, więc niech pan nie kłamie, dziękuję, że tak jest. A przecież na całym świecie w ostatnich latach fotowoltaika się rozwija. Dopiero od tak naprawdę kilku lat. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję.